dzwonnicy kościoła świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich biją tylko 3 dzwony, jednak już za niedługo dołączy do nich 4, brakujący. Dzwon z 1623 roku został skradziony i wywieziony do Niemiec podczas II wojny światowej. Proboszcz kończyckiej parafii zainteresował się jego losem. Przeglądając księgę zawierającą wykaz wywiezionych z Polski dzwonów, odkrył, że ocalał. Był zdeponowany na cmentarzysku dzwonów w Hamburgu i dziwnym trafem, nieprzetopiony, trafił w 1954 roku do wspomnianej parafii świętej Gertrudy Winterlingen, to jest rejon Schwabii ko Stuttgartu w Niemczech. Tam dzwonił przez 75 lat do lipca tego roku. Negocjacje trwały ponad 4 lata, ale co ważne, zakończyły się sukcesem i blisko 400-letni dzwon wrócił do kończyckiej parafii. Tak długo trwało, gdyż oni musieli czekać na wytopienie, no, sfinansowanie nowych swoich dzwonów, bo nasz dzwon tam dzwonił. Dopiero potem, gdy już mieli swoje dzwony, wróci nasz zrabowany dzwon. Także myślę, że ta współpraca będzie trwała. Ja się cieszę, jest bardzo miła atmosfera. Oby wszyscy proboszczowie księża i gminy chrześcijańskie, czy to luterańskie, czy katolickie, też umiały tak zadziałać, aby te wszystkie zrabowane dzwony wróciły skąd one zostały zrabowane, czyli do Polski. Waży 120 kg. Zanim znów zacznie dzwonić, musi przejść renowację. Ten dzwon jest w fundacji hrabiego Mikołaja Wilczka. Zresztą na transkrypcji, on pochodzi z 1623 roku, jest napisane tak. Leta 1623 urodzonego pana Mikolasza Starsiego Wilczka z dobrej zemicze Hulcina, a w Wielkich Kończycach, a pani Loty Wilczkowej, rodzonej Laryszowej, jego żony. I na końcu jest napisane Johann Sturm goz mich intropał. Jan Sturm ulał mnie w Opawie. A więc dzwon pochodzi tutaj z zamku od właściciela Mikołaja Starszego Wilczka. Proboszcz ma nadzieję, że nowy stary dzwon jeszcze w tym roku odezwie się z kończyckiej dzwonnicy. W gminie Harzlach to nie jedyny dzwon z bogatą historią. W kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Harzlachu znajduje się okaz z 1409 roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.